Jesteśmy w tej chwili w Olchowcu. Przygotowujemy się do połowy. Byśmy zwodowali łódkę. Gdzieś po drodze byśmy jeszcze zgubili oponę. Pogoda taka nieszczególna. Połowa maja. Teraz będziemy próbować na połów Suma. Tereny przepiękne. Stan wody dosyć wysoki. Dzisiaj to faje zapala. Wczoraj żeśmy mówili na sanie. Dzisiaj jesteśmy tu nad zalewem Solińskim. Olchowiec, miejscowość, tu są domki, świetny dojazd do wody. Dobry dojazd i tu już dobre miejsca są. Cała wieś chyba była tutaj pod wodą. Wcześniej. Na ryby. To wszystko zostało do góry. No a słuchajcie, a jest to prawda, że Sum generalnie w nocy, czy to jest taka legenda? To jest ryba, tak się mówi, że to jest ryba nocnego żeru i tak jest. Ale ja wszystkie sumy łowiłem w dzień. Nawet w południe, o 14, o 12 w południe złowiłem suma, największego o 11. No bo czasami pokazują w jakichś programach, nie, że to w nocy znaczy, gdzieś tam się wybierają. To jest też prawda, bo jak się... Jak na zasiadkę jak ktoś łowi taką metodą, że tam z gruntu, no to w nocy się zrobi. No ale bawienie go kwokiem to tylko dzień. Dobry jest świt, dobry jest już tak pod wieczór, zawsze te pory są lepsze. Zawsze słońce. Taka cisza, jak to przyjemnie się tak płynie, jak jest cicho. Ten silnik nie hałasuje. Co nam tu pokazuje echosonda? A ona pokazuje jakiś konkretny wymiar ryby, czy? Nie, ona ma grafikę tam małe i duże. Można ustawić alarm, który tam... Można częstotliwość wtedy jest. Dokładniej, nie? To jest dokładniejsze, z tym, że pokazuje takie różne sygnały, co są na wodzie. Bo jak się kwoka, to pokazuje, jak ryba wychodzi i tak dalej. To może będzie mi okazję może spróbować, nie? Wędkarze wód. Można! Co, płyniemy po drugi brzeg, nie? Płyniemy tam w stronę pustelnika, wiesz? A to jest Animals. Albo Skandale. Dwóch programu. Rolnik szuka żony. Zależy co złowicie. Rolnik szuka żony. Uwaga, pirat. Albo trochę warte, co? O. Brzeg 15, tak? Przyjemność później, najpierw biurokracja. A rozmiar kołnierzyka też pisz. Ale wiatr się uspokoił, chyba że my jesteśmy tutaj za skłonem. To... Zaczyna kropić. Mamy dach w razie czego. To Mater ma. No wszyscy mamy. Ja też? No ty masz na głowie dach, to po co się. Masz na głowie dach, a my się rozłożymy. Nie, on się rozkłada na całą łódkę. Ostatnio, żeśmy siedzieli właśnie. Ostatnio nas burza złapała.
to taka... I to taka, że rządna. Wydawało nam się, że rąbło koło nas tuż. To majówki to odchodziły, żeście się dobrze modlili. Proszę? Jeszcze się nie usiedliśmy. Nie modliliśmy się tak strasznie. Ja mam takiego kumpla. Jak tylko gdzieś daleko piorun, to on z ambony wszystko rzuca do domu, gdzie on się tak panicznie boi burzy. Ja też się boję burzy, znaczy mam respekt przed burzą. Znaczy, ale z bronią jest naprawdę niebezpiecznie. Jak się ma broń na tym, to jest... Broń, wędki, przecież to wędki. Jak przechodzisz pod wysokim napięciem, no to cię może ściągnąć. Tak. No jest czysty węgiel. Czysty węgiel i to jest przewodnik jak miedź. Idealny przewodnik. Ale ty teraz schudłeś, to dla ciebie taki sport. Wie, on tak jak z misia, pół rysia nie ma. Kiedyś trafiłeś od brzuch po tym rysiek, a teraz normalnie. Pół, nie ten człowiek. Słuchaj, ale to trzeba rysiek też zachować umiar, bo można się tak odchudzić, że wiesz. No, na śmierć. Prezerwatywa spada. No, nie, on już nie potrzebuje, bo w tym wieku... Ja mam tego kolegę, tego Kermita, co opisałem w książce. Tak. Kermit. To był człowiek, który nie rzucał cienia. Ważył 30 kg, się ogolił, ważył końcówkę 3 kg. I najlepiej szedł z nami raz na piwo, idę z wami. A on był dobry sponsor. Nie, nigdzie nie pójdziesz, on trochę obciaku nam robił, nie? Włodek, tak? Kto? To miał Włodek na imię jakoś tak? No. Nie. Kermit to był, czekaj, Waldek. Waldek. No i wyobraź sobie, że idę z wami, a trochę biało, my nie? Dwie szamotki w kieszeń, bo cię porzu. Ale tyle zobaczył, tyle pił, także wysoko oktanowy. To jest na zasadzie prawda i to jest prawda. Coś się pojawiło. No, jest tu coś. Masz coś? No jest na osądzie. Są zapisy na rynku. I to duże. Tutaj ta taka wdzięczna była zawsze w szczupaki, tylko że jest jeszcze dość zimno. On widzisz na tarle, on ma szatę tarłową. Bo jest na tarle, jest taki ciemny. Mhm. A do ilu dorastają centymetrów w ogóle wagi? Sanda? Tak. Tu przeważnie to takie do 10 kg na chodzi. Na wymiarowy od ilu się zaczyna? A wymiarowy się zaczyna od 45. Mhm. Nie wiem, czy nie od 50 nawet. No, ten będzie miał ile? Za 40 może ma. Nie wiem, a przyłóż go do miarki. A będzie miał dokładnie 45. Do miarki? Tak. To muszę go odpocząć. Tam masz Bartek. Ile ma? 45. Dokładnie 43. 40. No, nie pomyliłem się. Bye bye. Chodź, żeby wujka przeprowadził. No ale pierwsza ryba. Wcześniej nie było okazji, znaczy nie, było jakieś trochę okazji. Myśliwi mówią dasz bur, a wędkarze? Wędkarze chyba połamania kija. A szczupaki jakieś rekordowe tu? Ja z największego szczupaka, jakiego złowiłem tu w Solinie, to 12 kg. No, taki 1,20 m. A są 30, tak? Są 36 kg. No, sandaczy nie mam, że jakiś okazów, bo zawsze jakieś takie, nic nadzwyczajnego, nie ma się czym pochwalić. Oko nieładne, natomiast... Wracamy do tego samego? Tak, bardzo. Tak, wracaj, jak płynąłeś.
Będziemy tu sobie przy tych. W każdym razie okoliczności przyrody są piękne. Cichutko sobie szły mi silniczek elektryczny. Ja go wtedy widzę na echosondzie, jak on się podnosi na do 200 metrów. Przyjdzie sum na pewno, jak jest. Pora najlepsza jest, Rosjanie mówią, jak echo oddaje z lasu. Wiesz, że to jest najlepsza pora na sumę. Jak ty tu kwokniesz i słyszysz w lesie, i tak jest, wieczorem albo z rana są takie momenty, że gdzieś to powietrze jest takie, wiesz, że... I wzięliśmy takiego kolegę, on w to kwokanie w ogóle nie wierzył, nie? No ale założyliśmy mu przynętę, to wszystko elegancko. Suma się łowi już na takie plecionki konkretne. I on się, a to w nocy było. I on tak siedział na tej łódce, wiesz, i nawijał sobie na palec tą plecionkę, nawijał, cudował. Jak było branie suma, jak sum walnął, gdzie przeciął mu skórę do kości na tym palcu, wiesz. I on w takiej palicy, powoli Bartek, jest bez tego. Jak go zmęcz? Pomalutku, zmęcz go, kij pionowo kij. Spokojnie. Większy. A znowu ten, musimy się stąd wynieść, bo tu... Ten jest większy. No. Ten muszę odciąć. Ten ma 45. Ja ci go ładnie odepnę. Tutaj, podaj. One chodzą ławicami, czy? Nie, one teraz... Zmierzymy go, co? One teraz są w okresie tarła. Ten ma 45, popatrz. I dlatego się stąd wyniesiemy. Ten ma 45. Dlatego się stąd wyniesiemy, żeby je tu nie dręczyć. Jak one tutaj... Bo one do końca maja są w okresie ochronnym, te ryby. No ale z tym sumem jeszcze i co, dostał tego suma, czy... Wyciągnął tego suma, ale tak, ja się patrzę, kupę krwi w łódce, a wiesz, a on jeszcze z tym kijem tu walczy, nie? Ja mówię, ale co to, wiesz, to latarką ktoś świeci, ja mówię, co tu tyle krwi? A on się nie chciał przyznać, wiesz, że tak głupio zrobił, nie? No, ale patrzymy, jego palec normalnie obcięta skóra dookoła, wrócić do kości. Na sum spory? Sum był taki pewnie z 12 kg. No to już siłę ma. Siłę ma, ale to jeszcze nie był jakiś, ja sobie nie wyobrażam, jakby mu taki większy sum wziął, nie? Co by było, niczym by odwinął tą plecionkę z tego palca, nie? A ten 36, jak miał, to ile wyciągaliście czasu? Z pół godziny. Wiesz, to też jest, słuchaj, już... Na te ryby już się też zakłada konkretny sprzęt, bo to jest, wiesz, plecionka jest taka do 100 kg. To tam się nie... Tam się tak z nim nie bawisz, wiesz, nie boisz się, że on ci pójdzie, nie? O, piękny szpaczek. O, pośpiał się. Ośpiał się. Krótki? Nie bierzemy go, on ma wymiar, ale... Ale taki chudzielec. Ale ugryzł gumę, on... O, co? Piękny. No, też będzie miał ze 40 cm. No będzie miał wymiar, on ma 40 cm. No weź go, Bartek, przyniesz. Od pół metra. 50, no do wody. No. Do wody niech sobie żyje. Także młody, jesteś nie do pobicia. Młody jesteś. Trzecia sztuka. Kazio do mnie, kurczę, powiem, moja szkoła. No to słuchaj, moja szkoła. Nie słyszałem, jak mówiłem wolniej. A, widzisz, i bicie. Ale się, uwagi się sprawdzają. To on jest w dobrych rękach. Ale uderzy w ogon, no to wtedy nie wiem. Ale to pustelnik gdzie mieszka? Tu gdzie tam te... To człowiek, zobaczysz, chata z Bali taki, co woda przyniesie, to sklecione, gliną oblepione, tabliczki,
będzie tłumaczył nam, że żaden Hartford, żadne jakieś tam inne uczelnie, tylko u niego on zapisał, że robi od października. Zbiera studentów, dyplom jest honorowany w całej Europie, mówi, ale już stara się o Amerykę. A ile kosztuje semestr? No to jest kwestia dogadania. Ale Rysiek będzie w oślej ławce za tą fajkę siedział, bo on tak do mnie raz mówi. Ty palisz papierosy? Bo ja z papierosy na poszedłem. A mówię, palę, no mówię, to ty nie. Ty tam do oślej ławki, wychodźcie ze mną. Tak powiem, gdzie całe życie siedziałem w ośle, także to nie nowina. A ten, tam jest o tyle też można ciekawy reportaż nawet o tym drzewie w Sielcu. Drzewo jest, które... No to na Zatoce Wiktoriniego tam. Nie, tu przedni. Przednim jest drzewo. To jest często fotografowane drzewo. W tym miejscu była miejscowość Środek, tak? I mieszka teraz... A jak ten pustelnik się nazywa? Albo... Imię ma Julian. Julian. Aha. Julian pierwszy. A kolejni będą, czy... To trzeba uważać, bo on tutaj lubi chodzić. Nago. Nago. To dobrze. Tak, gdzie? Nie wiadomo co. Ten pontop to jego. Tu jest te drzewo Wisielca, nie? Przed nami. Tu jest świątynia po lewej stronie Juliana. O, tu musi mieć jakąś tam, to jest komin, to musi mieć jakąś łaźnię albo co. Może to jest taka może banie ma, banie. Komin jest, nie? No, jest komin, to może być bania. Tu wchodzi do wody ten. Na pewno coś to ma. Pustelnia Jana. Tu widzę, że poczyścił. To ja nawet fajki nie pakuję. Co on jest, anty? Porozwieszał te fajki, takie szyldy, zakaz palenia. No to jest zakaz kąpieli chyba, albo... Nie, tu są chłopi, to jest tak oznaczone jak... Do brzegu? Jak tam Julian, wszystko dobrze? Begi smerku. To ja mam słaby słuch. Co się powiedzieli? Czy wszystko dobrze? U was? U pana. U pana. Nie. Niedobrze? Pani czemu? Jest źle. Czemu jest źle? Czemu jest źle? To jesteśmy gdzie? Pustelni, tak? Czy miejsce kultowe? I okazuje się, że nie u pustelnika. Patrz, weź go wszystkie te napisy, żebyś mógł przeczytać i ludziom pokazać. Chorotku. No weź napisy. No ale ja robię, bo ja już zrobiłem wcześniej napisy. Teraz powolutku się tu przemieścimy. Po całym roku się liczy. No, bywało, że prawie tak, a teraz zamierzam zostać. O. A kiedy pan zjechał? Kwietnia. Czyli to tego kwietnia, to szybko. To przede wszystkim smacznego. Dziękuję. O, cały gospodarz, a jaki widok. Telewizji nie trzeba. Słuchaj, zdjęcie tego dokumentu dokładnie. Dobrze. Powolutku sfilmujemy. Można było odbić. Teatr jednego aktora, tak? Nie. Tak, ale to. Tylko tak, żeby potem może odczytali. I jeszcze by zrobił. No, ja widzę, że pan ma chyba makaron i z tym, ze szczawiem, tak? Czy nie? Z czym? Natomiast tu jest broszura. To trzeba zdjąć, że tam jest 6 kart. Sześć kart mówiąco o tym, co się tu dzieje. Dobrze byłoby, żebyś to zrobił. A jak pan długo tu mieszka? $3, proszę. No to dolary. Pytania jest $3, jedno pytanie. A to bez... Odpowiedź $2, ponieważ... Pytanie w nauce jest ważniejsze niż odpowiedź. Niż odpowiedź. Wiesz o tym? Nie wiem. No widzisz, bo rozmawiasz z uczonym 2000. Mhm.
A tu jest Bieszczadzkie Naukowe Centrum Kulturologii, Praksologii i Humanistyki. Ja je prowadzę. Jednoosobowo. I jest grupa ludzi, którzy wiedzą, co tu się robi. Nie chcą, żeby to robiono. Także nie żaden pustelnik, bo pustelnik o mojej osobie, o tym, co się robi, to jest epitet, to jest obelga. To jest jednostka naukowa, przez nikogo nie finansowana, bo uczy nie zabijania i uczy, jak mamy zlikwidować zagrożenie nuklearne świata. A w tej chwili jesteśmy na początku właśnie tej zagłady. I to każdy człowiek. Ja byłem u swoich poddanych faraonów egipskich, bo jestem królem faraonów egipskich. I oni wysłali, Ramzes VIII wysłał 3 listy do prezydenta, premiera i wojewody podkarpackiego. Chodzi o to, żeby ludzie spowodowali, żeby te listy zostały opublikowane. I jak one zostaną opublikowane, to żeby wykonać to, co tam stoi. Żeby uchronić nasz kraj, a poprzez nas cały świat od zagłady nuklearnej, bo to się przygotowuje w tej chwili. Dobrze, ja sobie tu sfilmuję. Zejdę na dół i tam jeszcze zrobię zdjęcie. A zrobiłeś zdjęcie tego plakatu? Tego na dole, czy tego na drzwiach? Robiłem, nie, wszystko. Nie, no ja robiłem. Dęby królewskie jeszcze trzeba zrobić. Przybliżenie. Wszystko było. Woda w wiaderku naszykowana. Jeszcze te napisy tu sfilmujemy. Teren kultowy. Jak kręcisz, to wejdź na górę i zobacz, jaką ma posiadłość. To wszystko jest posiadłością. Przepiękno. To będziemy odpływać. Przed nami słynny dom w Wisielca. Ciekawe, czy ktoś tu się powiesił naprawdę, tak. Czy... Tu się wieszali już wiadomo. A tam profesor mniemanologii stosowanej. Kurwuczęgów. Kurwuczęgów. Wszystkich królów.